Stary, powiem ci dziś bez przechwałek, że nagrałem właśnie swój pierwszy kawałek. Powiesz pewnie, że słyszałeś już dużo lepsze. Ja na to ci odpowiem, że pokażę ci jeszcze, na co mnie stać. Jak dobrze umiem rymować i układać bity, które później będę zgrywał na płyty. Spytasz mnie po co? A chociażby po to, by móc ich słuchać nocą przed zaśnięciem i obmyślać nowe hip-hopowe przedsięwzięcie, które mam zamiar tworzyć zawzięcie i nikt mi w tym nie przeszkodzi. W tym przemyślę, bo to przecież chodzi, by dążyć do wyznaczonego przez siebie celu, nawet pomimo niepowodzeń wielu. A w tej chwili, przyjacielu, słuchasz moich słów, nie macie niedługo. Uderzę znów z nowymi tekstami, rymami i bitami, które jeszcze dopracuję. Wtedy przyznasz mi rację, kłóta się, że fazy na produkcji muzyki hip-hopowej w dużej mierze zna się. Pewnie w tej chwili szydzisz ze mnie, mówisz, koleś jest gówno wart. Jednak wiedz, że nie odkryłem jeszcze wszystkich swoich kart, że to jest dopiero mój w tej dziedzinie start, że to dopiero jest początek. Tak jak weekend, początkiem jest piątek, jako dobrze zainwestowanej gotówki rosnący majątek. Więc daj mi szansę, docenię, a nie pożałujesz tego, o nie. Kończę w tej złotce moje rymowanie, pokręcone nawijanie. Mam nadzieję, że wraz z upływem czasu lepszym się ono stanie. Tak patrzę na mój pierwszy tekst, to dochodzę do wniosku, że nie najgorszy jest. Wiem bardzo dobrze, że stać mnie na więcej i o tym zajmuję w mojej następnej rapowej piosence. To właśnie ja, Fazi, pierwszy przez IMC, który pokaże jeszcze wam, jak dobry styl mam przez siebie opracowany, a nie przekserowany i nie wydany przez jakiegoś show biznesu tempek do frajera, który tylko liczy na smutnicie pojedynce zera, podczas gdy inni ludzie wód do skwiera. Wiedz o tym, stary, że moje rymowanie to nie jest pierdolona komercja, a jedynie druga tercja tego kawałka, który pełni w zasadzie formę przerywnika między pierwszą a trzecią złotą. Ma na celu uświadomienie ci, że nie masz do czynienia z byle idiotą. A jeżeli tak uważasz, to znaczy, że jesteś po prostu z tych uciotą i nie obchodzi, co ludzie o mnie plotą. Uwaga, teraz się rozpoczyna zapowiadana przeze mnie tego kawałka złota trzecia. Ma ona za zadanie sprawić, by słuchając jej odleciał jak po dobrych dagach i się dowiedział, że zniszczy każdego śmiecia, z którego ust padnie pod moim adresem jakakolwiek zniewaga. Więc jeśli masz inny od mojego gust i chcesz zacząć ze mną wojnę, a co za tym idzie zburzyć moje życie w miarę spokojne, to licz się z tym, że każdy mój rym to nie jest jakiś tam tani kicz, no i że mi tu pomoże zapłonąć nie jeden z nicz na swoim grobie, bo ja mam wsparcie w niej jednej osobie. Mam ludzi, którzy będą trzymać moją stronę tego konfliktu, chronić mnie jak jakiegoś reliku starożytnego, a to dlatego, że popierają moje rymowanie szalone. Tak więc jak widzisz, jesteś na pozycji z góry stracony, jeśli chcesz na mnie naskakiwać sam, bo z takimi jak ty razem z ziomalami szybko sobie radę dam. I myślę, że na tym skończę, bo wystarczająco powiedziałem już dziś wam. A poza tym, po co się przemęczać mam, skoro pewnie i tak większość z was uważa moje teksty za chłam i twierdzi, że ze mnie jest cham. Jednak myślę, że dam wam jeszcze sporo do myślenia, a na razie mówię standardowo, do widzenia. Aha, i na koniec pozdro dla ludzi cienia, czyli dla kapeli Sweet Noise. To co robicie, to jest jak powiedzieli Amerykanie, very good choice. Peace, ziomy, jeszcze nie raz usłyszycie mój voice.